Od razu zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy potraficie wykonać te wszystkie obliczenia. OK, zróbmy to teraz wspólnie. Widać od razu, że jest tu dużo różnych działań. Mamy potęgowanie, mnożenie, dodawanie, dzielenie, są też nawiasy. I w takim przypadku, żeby dobrze wszystkie te działania zinterpretować, musimy posłużyć się kolejnością działań. Zaczynamy od wyrażeń w nawiasach, potem potęgowanie, potem mnożenie i dzielenie, i na koniec dodawanie i odejmowanie. No to najpierw wyrażenie w nawiasach. Obojętnie, jak bardzo jest ono skomplikowane, bez znaczenia, że będziemy je musieli w końcu podnieść do kwadratu, musimy wykonać obliczenia w nawiasie w pierwszej kolejności. Wewnątrz wyrażenia w nawiasach Mamy również wiele różnych działań, i też musimy stosować kolejność działań. Wewnątrz nawiasów zaczynamy od potęgowania. 2 do kwadratu 2 razy 2 to 4. Więcej potęgowania w wyrażeniu w nawiasach nie mamy, więc przechodzimy do mnożenia i dzielenia. Ponieważ jest to ułamek zwykły, to obliczając jego wartość, musimy podzielić cały licznik. Przez cały mianownik. W liczniku znowu najpierw musimy wykonać mnożenie, a dopiero potem dodawanie. Nie możemy wykonywać tych działań od lewej do prawej. Możemy wziąć w nawias mnożenie, żeby było lepiej widać o co chodzi. Najpierw mnożenie, potem dodawanie. Przepiszmy całość i wykonajmy te obliczenia, zanim zrobi się tu jeszcze większy bałagan. W liczniku najpierw wykonamy mnożenie. Niezależnie od tego, albo jednocześnie możemy wykonać również mnożenie w mianowniku. Czyli to się równa 1,14 razy i w nawiasie, w liczniku ułamka 1 plus 4 razy 3, czyli plus 12, podzielone przez 7 plus 2 razy 3, czyli plus 6. Resztę przepisujemy bez zmian plus 1, zamykamy nawias i do kwadratu. Ciągle wykonujemy obliczenia w nawiasach. Możemy dokończyć obliczenia w liczniku i dokończyć obliczenia w mianowniku. 1 plus 12 to 13, 7 plus 6 to również 13. 1 14 razy cały ten nawias do kwadratu, a w nawiasie mamy 13 trzynastych plus 1, w nawiasie ciągle mamy dwa różne działania dzielenie i dodawanie i wiemy z kolejności działań, że najpierw należy wykonać dzielenie, a dopiero po dzieleniu dodawanie. Najpierw dzielenie 13 podzielone przez 13, czyli 1, to się równa 1/14 razy nawias 1 plus 1. Zamykamy nawias do kwadratu. Ciągle jeszcze wykonujemy działania w nawiasie. 1 plus 1 to 2. 2 do kwadratu to 4. Obliczenia w nawiasie wykonane. Potęgowanie wykonane. Teraz możemy pomnożyć 1 czternastą razy 4. To się równa 1 czternasta razy 4, co możemy też zapisać jako 1 razy 4 podzielone przez 14. Obojętnie czy tak, czy tak, to się równa 4 czternaste. No i gotowe. Można jeszcze ten ułamek skrócić, możemy licznik i mianownik podzielić przez 2, otrzymamy 2 siódme. I w taki właśnie sposób, korzystając z kolejności działań, można przekształcić krok po kroku dosyć skomplikowane wyrażenie do o wiele prostszej postaci.